Dzień dobry Państwu. Witamy wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na 7. Biesiadzie z Kulturą w Żychlińskim Domu Kultury. Burmistrz gminy Żychlin, Grzegorz Ambrosiak. Dzień dobry Państwu. I pani dyrektor Żychlińskiego Domu Kultury, Magdalena Możejska-Żyżyńska. Szanowni Państwo, dziękuję bardzo, że jesteście z nami. To 7. raz, kiedy możemy tak naprawdę spotykać się na deskach Żychlińskiego Domu Kultury i tak naprawdę widzicie, jaki jest progres już w tym Domu Kultury. Spotykaliśmy się w innej odsłonie, dzisiaj już wyglądamy troszeczkę inaczej. Ten czas, który poświęciliśmy razem tutaj z szefostwem na to, żeby z roku na rok coraz piękniej wyglądać, to tylko i wyłącznie zasługa naszych włodarzy. Pani dyrektor, jak zwykle, jest bardzo miła, ale przesadza. Tutaj zasługa jest największa pracowników, którzy naprawdę całe swoje serce wkładają w to, żeby Dom Kultury wyglądał inaczej. A my staramy się o to, co jest najmniej ważne, czyli o pieniądze. Tylko o pieniądze. Aż, proszę Państwa, aż. Uwierzcie mi, że dyrektor Domu Kultury to taka specyficzna osoba, którą wypychają drzwiami, a już za chwilę stoi przy oknie i stuka. I chyba już nasi włodarze się do tego przyzwyczaili. Już brakuje tych pieniążków, ale jak Państwo widzą, jesteśmy gościnnym Domem Kultury. Kadra bardzo się stara, żeby tak naprawdę wszyscy czuli się tutaj dobrze. Mam nadzieję, że Państwo przyjeżdżacie tutaj do nas kolejny raz z przyjemnością i dzisiaj będziecie się również świetnie bawić. Tego Państwu życzę, wspaniałych występów i bardzo przyjemnej atmosfery. Jest mi niezmiernie miło, że za chwilę będę mógł otworzyć biesiadę, 7, o ile pamiętam, tak? Już naprawdę bardzo szybko ten czas biegnie. I cieszę się, że znów w Domu Kultury jest tak gwarno. Szanowni Państwo, krzewienie kultury ludowej w dzisiejszych czasach to taki trochę dinozaur, ale dzięki Wam możemy się kilka razy do roku spotykać i tą kulturę krzewić. Nie tylko pokolenia seniorów, ale mamy już tutaj doświadczenie, że w naszym Domu Kultury jest wielopokoleniowość. I za to Państwu bardzo dziękuję. Za to, że są młodzi, że są troszeczkę starsi, za to, że my seniorzy już jesteśmy, bo te osiemnastki, proszę Państwa, to zawsze dobrze wyglądają na scenie. Jak śpiewali, obchodzili niedawno swój jubileusz, dlatego Państwa przywitali swoją piosenką. Panie Burmistrzu, chyba najwyższy czas otworzyć naszą biesiadę. Tak, teraz czas na naszych gwiazd dzisiejszego dnia. Szanowni Państwo, 7. biesiadę z kulturą uważam za otwartą. Życzę dobrego dnia. Życzymy wszystkich dobrego. Serdecznie w Żychlińskim Domu Kultury. Biesiada została uroczyście otwarta, a dalszą część imprezy poprowadzi Antoni Zieleniewski i ja, Maciek Dzięgielewski. Bardzo miło, witamy Państwa, bardzo gorąco. Usłyszeliście Państwo na początku zespół wokalno-instrumentalny Melodia Gospodarzy Żychlińskiego Domu Kultury, dzisiejszej biesiady. Tak jak pani dyrektor wspomniała, zespół w tym roku obchodził jubileusz 30-lecia istnienia i właśnie taką piosenką jubileuszową nas przywitał. Zespół za moment wykona jeszcze dwa utwory, Wiązankę Góralską i Tańcuj, Tańcuj. A skład zespołu, jak pewnie się Państwo domyślacie, przez lata ulegał zmianie, lecz najwytrwalsi pozostali do dzisiaj. Przez lata zespół z sukcesami reprezentował i nadal reprezentuje gminę Żychlin i Żychliński Dom Kultury na imprezach lokalnych, powiatowych, wojewódzkich, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. Opiekunem zespołu jest dyrektor Żychlińskiego Domu Kultury Magdalena Modrzejewska-Rzeźnicka. Instruktorem jest Maciej Dzięgielewski, a na akordeonie gra Grzegorz Dzięgielewski, na bębnie Mieczysław Stańczyk. Drodzy Państwo, przygotowuje się zespół Oporowskie Nutki i już taką informację techniczną Państwu podam, żebyśmy usprawnili tutaj komunikację na naszej scenie. Zespoły, które będą wchodziły na scenę, ustawiają się po Waszej stronie prawej, a schodzimy tutaj lewą stroną i tam będziemy odbierać od Pana Burmistrza i Pani Dyrektor dyplomy oraz statuetki. Pamiętajcie o tym, to nam usprawni dzisiaj komunikację na scenie. Przed Państwem zespół wokalno-instrumentalny Melodia. Thank you.
instrumentalny Melodia. Jeszcze raz ogromne brawa.